Witam się z Wami serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządeczku. Kochani moi, z czym ja dzisiaj do Was przychodzę? Tak nietypowo, nie będzie wlożek, tylko Was jeszcze poprawię. Nie będzie wlożek, ale co to będzie? Będzie po prostu otwieranie kalendarza letniego z firmy Rituals. Chciałam się z Wami podzielić tym kalendarzem. Nigdy nie zakupywałam kalendarzy właśnie letnich, tylko kalendarze adwentowe, ponieważ wiecie, Rituals ma bardzo bogaty właśnie, bardzo dużo jest bogaty w kosmetyki, jak i pielęgnacje, zapachy, mają bardzo duży asortyment i po prostu tak sobie pomyślałam, że przyjdę do Was z kalendarzem, dlatego ponieważ dostałam prezent. No i co? Dostałam prezent od mojego ukochanego. Ja już Wam mówię zawsze, że jestem mega wdzięczna, że go mam. Zawiera ten kalendarz na lato właśnie, jakie produkty. I tutaj jest bardzo fajne przesłanie, zobaczcie sobie. Uśmiechnijcie się, a świat odwzajemni Wam uśmiech. Piękne to jest. Tak samo zauważyłam w pracy. Wiecie co, powiem Wam, że ja w pracy, jak pracuję, tu jest mega dużo ludzi, ponad 400 osób i przewaga jest facetów. I pamiętam, jak ja przyszłam do pracy i chodziłam tak po sajdzie, to każdy, tak wiecie, nowa osoba, bo to normalne, że każdy zwraca uwagę. I przyszłam do pracy i zaczęłam mówić wszystkim hi, hi, hello, hi, hello. Bo wiecie, nikt się z nikim tak bezpośrednio nie zna, bo każdy pracuje w innym miejscu. No i powiem Wam, że zauważyłam, ja tak obserwuję w ogóle ludzi i wkoło mnie, co się wszystko dzieje, i powiem Wam, że po 2 latach obserwacji sami ludzie do mnie po prostu mówią. Nauczyłam ich, bo wiecie, facet to tak pierwszy, no nie wiem, czy tak kobieta kobiecie szybciej powie niż facet kobiecie. No i teraz ja idę, a po prostu wszyscy mówią do mnie hi, hi, hey, hello, i wiecie, to jest takie miłe, tak jakbyście wprowadziły coś nowego właśnie w miejsce, gdzie się pracuje. To jest takie, kurde, piękne. Ja to tak lubię bardzo, jak ktoś się uśmiecha i ktoś odwzajemnia właśnie ten uśmiech i odwzajemnia to słowo cześć. No to tyle tak wstępem na właśnie o tym uśmiechu i o tym przesłaniu, co tutaj jest na tym kalendarzu. Ja też się zauważyłyście, dużo osób mi też pisze, że ty to się czasami śmiejesz, uśmiechasz jak głupia do sera, ale ja po prostu, ja to kocham, ja to lubię. No i po sytuacjach, które zdarzyły się w moim życiu, ja po prostu będę celebrowała każdy dzień, będę się uśmiechała i nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić. I tak, takie jest moje zdanie. Każdy ma oczywiście swoje zdanie. No dobra, dziewczyny, to więc szybciutko zaczynamy. Jest, tak jak mówiłam, przepiękne opakowanie, takie morski kolorek. Ja uwielbiam ten kolor. To jest taki turkusik i bardzo ładnie jest wykonanie. I już Wam otwieram. Już otwieramy razem kalendarz. Jestem też bardzo ciekawa w ogóle, co jest w tym kalendarzu. No i po otwarciu już otwieram. Tak się prezentuje. Jezus, kochani, czy mi się to uda? Tak się prezentuje właśnie kalendarzyk i już Wam będę po kolei otwierać produkty. Tak jak mówiłam, jest 13 produktów. I pierwszy produkt to będzie, co tu będzie? Nie wiem, co tu będzie. Zobaczymy. Muszę pootwierać. On jest taki śliczny, ten kalendarz, aż mi szkoda go wyrzucić. A tutaj już kiedyś miałam ten, to jest ten właśnie produkt, to jest spray do odświeżania właśnie pokoju, wnętrz w domu, i tu mamy słodka pomarańcza i drzewo cedrowe. To jest w ogóle, powiem Wam, moja ulubiona właśnie seria z Ritualsa. Słodka pomarańcza i powiem Wam, to drzewo cedrowe to po prostu, to jest po prostu szok. To jest coś pięknego. Ja będę sobie tu odkładać produkty. I na każdym pudełku powiem Wam, że jest jakieś tam właśnie przesłanie. No właśnie, bardzo fajne wykonanie, bardzo piękne, takie letnie. Drugi produkt to jest, już Wam mówię, Night Second Hand. Aha, maska do rąk. Nigdy w życiu nie widziałam takiego czegoś.
z Ritualsa. Mamy tutaj Sacred Wood i Lavenda. A, to będzie coś fajnego. No ciekawa jestem, jak to się w ogóle nakłada. Co, maska do rąk? Chyba tylko tak nakładamy i idziemy spać, prawda? No, zobaczymy. Kolejny produkt, trzeci. Mam nadzieję, że dajcie znać, czy w ogóle lubicie takie otwieranie, bo ja lubię takie otwieranie kalendarzy i powiem Wam, że niektóre produkty są pełnowymiarowe, a niektóre nie. I to jest fajne w tym Ritualsie, że oni robią takie kalendarze, bo możemy sobie przetestować kosmetyki, które nam po prostu podpasowują. I później idziecie do sklepu i kupujecie pełnowymiarowy produkt. Tutaj mamy 2 w 1 do włosów i do ciała. Sport to pewnie będzie dla panów. Nie ma nic opisanego, jest tylko napisane, że 2 w 1 to jest do włosów i do ciała właśnie taki jakby balsam, szampon, no właśnie 2 w 1, taki zimny szampon and body wash, no takie coś, może dam Marcinowi, zobaczymy, może, na pewno mu dam. Później następny produkt, mamy czwóreczkę, no i pod czwóreczką co się kryje? Pod czwóreczką kryje się Sports 24 Antiperspirant Spray. No to takie coś, nie wiem, pewnie to jest dla mężczyzn wszystko. Chyba, że zobaczymy, jaki jest zapach, kochane moje. Zaraz zobaczymy. Uuu, ale psika. No to jest raczej męski produkt. No to będzie dla Marcinka. Bardzo fajnie. Kolejnym produktem piąteczka, zaraz zobaczymy, step 5, tutaj mam fajnie oznaczone, mamy do ciała taki mus i słodka pomarańcza i drzewo cedrowe, znowu mój ulubiony. I tutaj mamy, kochane, taki jakby piankę pod prysznic, która później tak się przemienia w olejek, więc bardzo fajne nawilżenie będzie. To jest numerek 5. Teraz lecimy z numerkiem 6. 6 coś dużego. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać, bo powiem Wam, że dzisiaj to mamy taką, poprawiam sobie tak włosy, że mamy taką kijową pogodę, bo mamy raz słońce, raz chmury i mega wieje. Dawno nie wiało, powiem Wam tak. Tutaj coś się przebarwiło lekko, ale to nieważne. Co tutaj mamy? Właśnie, co, wiecie co, dziewczyny? Tu mamy do mycia, ja zaraz Wam powiem, delikatna kremowa pianka oczyszczająca bez mydła. Ja sobie właśnie, ja Wam bardzo chwaliłam ten produkt, ja mam właśnie w szufladzie, kupiłam sobie. I to jest taka pianeczka w postaci takiego jakby kremu, a jak rozprowadzacie na twarz, to jest po prostu tak dogłębne, dobre, delikatne mycie twarzy. I Wam chcę powiedzieć, że tu jest Moringa i Holy Lotus. Ja mam ten produkt, fajnie, że jeszcze jeden dostałam, bo są świetne, bardzo dobrze oczyszczają i podczas mycia twarzy, bo ja miałam już ten produkt i mogę się wypowiedzieć na jego temat, bardzo fajnie, bardzo jest mocno wyczuwalny właśnie olejki eteryczne. Tu jest moringa, to nie wiem, czasami, kurde, nie wiem, czy to jest jakaś pomarańcza czy cytryna, ja już mylę te, ale to mniejsza o to, ale Wam chcę bardzo serdecznie polecić i to jest produkt pełnowymiarowy, 125 ml. Jak mi się skończy pianka, którą używam do twarzy, to wyjmę z szuflady właśnie tą piankę z Ritualsa i będę testować, no i będę Wam polecać, bo ona jest świetna, bardzo dobrze myje, twarz jest tak dobrze domyta, bardzo delikatna i bardzo Wam serdecznie polecam, bo to jest też produkt w ogóle do każdego rodzaju, powiem Wam, cery. Delikatna kremowa pianka oczyszczająca bez mydła. Bardzo fajny produkt. Jeżeli lubicie takie produkty, to jak najbardziej Wam polecam. Teraz mamy siódemeczkę. Zobaczymy pod siódemeczką, co się kryje. Pod siódemeczką kryje się Pillow and Bow, a widzicie, Sacred Wood i Lawenda. Znowu, to jest z tej takiej właśnie, z tej sekcji, nie z tej sekcji, tylko z tej kolekcji Sleep, czyli na noc. I tutaj mamy, to jest spray do właśnie
Do pościeli, bardzo fajny. I tutaj jest napisane body mist, czyli może być do pościeli i do ciała. Pod dziewiąteczką, co się kryje? Pod dziewiąteczką, ja już patrzę, bo mi miga bateria, ale mam nadzieję, że mi starczy. Pod dziewiąteczką jest świeca. Aha, pod dziewiąteczką mamy Savage Garden i to jest świeca w takim malutkim opakowaniu. Dosyć fajny, taki mocnawy zapach. To było. O, widzicie, pomyliłam. Ósemki nie pokazałam, ale już Wam pokazuję ósemka. Ósemka mnie bardzo zaciekawiła, ponieważ była na środku. Właśnie tutaj ułożona i mówię, co tutaj może być, jakaś ręka taka, a ja tego nie zauważyłam i wiecie co, dziewczyny, to są bransoletki wdzięczności i tutaj jeszcze mam napisane sztuka duchowego życia i jedna bransoletka jest dla kogoś, a dla mnie na przykład, a drugą bransoletkę możecie komuś, zobaczcie, możecie komuś po prostu podarować i ja już wiem, komu ja ją podaruję. I zobaczcie, jakie piękne. To są na takich sznureczkach, tak się prezentują. To są bransoletki wykonane ręcznie przez panie w Indiach, więc przepiękna sprawa. Tutaj jest napisane po jednej stronie rituals, a po drugiej jest taki znak. Zobaczcie, tutaj jest po jednej stronie taki, nie wiem, czy to będzie widać. Tak. O, teraz widać, jest napisane rituals, a po drugiej stronie macie jakieś znaki. Tu są. Ja Wam tu pokazuję. A po drugiej stronie są znaki. Jedna jest różowa, a druga jest taka bordowa. I chyba tą różową właśnie, tą bordową sobie zostawię, mocniejszą, a tą delikatniejszą po prostu dam w prezencie, bo to są bransoletki wdzięczności i to po prostu ja już wiem, komu ją dam. Już wczoraj o tym myślałam, więc mam nadzieję, że ta osoba się bardzo ucieszy. To jest właśnie pod ósemeczką są te bransoletki wdzięczności. Bardzo fajny produkt. Jak właśnie, jeżeli się afirmuje i medytuje, ja już to robię bardzo długo i powiem Wam, odkąd mnie dopadła kiedyś dawno, już 2 lata temu, taka sytuacja bardzo ciężka, życiowa, zdrowotna, to powiem Wam, zaczęłam wierzyć w te medytacje, w te po prostu takie afirmacje, to jest coś pięknego. Ja Wam nie będę nic tutaj opowiadać na ten temat, bo każdy, kto chce, może sobie zasięgnąć z internetu wiedzy i będziecie wiedzieć, o co w tym chodzi. Ja po prostu jestem wdzięczna i bardzo taki zbieg okoliczności, bo ja jestem bardzo, bardzo zawsze jestem wdzięczna za każdą sytuację, każdego dnia, za wszystko. Ja sobie afirmuję. I do tego właśnie jest ta wdzięczność. I powiem Wam, że dostałam te bransoletki, to jest taki znak, coś takiego bardzo miłego. I dobrze, następną rzeczą jest dziesiąteczka. Pod dziesiąteczką mamy, o Boże, moja ulubiona body cream, czyli to jest balsam do ciała, słodka pomarańcza i drzewo cedrowe. Ale się cieszę, kochani, bo ja uwielbiam tą. To jest moja w ogóle ulubiona właśnie kolekcja, słodka pomarańcza i drzewo cedrowe. Słodziutki, taki świetny zapach, uwielbiam. Jedenastka, już zbliżamy się prawie ku końcowi. Mam nadzieję, że zdąży. Znowu coś męskiego. Tutaj mamy shower foam, czyli sportowa, a może być i dla mnie, no nie wiem, czy to tylko dla mężczyzn. Tutaj mamy piankę pod prysznic właśnie. To ile już tych produktów męskich jest? W sumie 3 produkty męskie. No. I dwunasteczkę. Co my mamy pod dwunasteczką? Zobaczymy, co tutaj będzie. O, pod dwunasteczką są perfumy, ale mnie miło zaskoczyło. 15 ml Soleil d'Or zapach. Zaraz zobaczymy. Zaraz Wam powiem, czy fajny zapaszek. Soleil d'Or. Zobaczymy, jaki to jest zapach. Fajnie, takie malutkie, bo można sobie przetestować. O, powiem Wam, piękny. Piękny, owocowy. Ale ładny zapach, dziewczyny. No, 15 ml, fajnie, coś dla mnie w końcu. I ostatnia, 13.
I ostatnia trzynastka, zaraz zobaczymy, co się kryje pod trzynastką. Pod trzynastką znowu, ale jestem, no widzicie, jestem wdzięczna. Jest słodka pomarańcza i drzewo cedrowe. Mamy pełnowymiarowy produkt, 200 ml. Mamy piankę, piankę pod prysznic. Ja uwielbiam te, w ogóle z Ritualsa już tyle przetestowałam tych kosmetyków, ale tutaj mamy pełnowymiarowy i cały zestaw mam z tego właśnie drzewo cedrowe. A tutaj też jest... O, widzicie, mamy z tej kolekcji raz, dwa, trzy, cztery produkty z tej kolekcji drzewo, słodka pomarańcza i drzewo cedrowe. Tak jak mówiłam, tutaj jest pianka, tutaj jest balsam do ciała, tutaj mamy taki jakby właśnie do ciała, tutaj jest taka jakby pianka, to po, oczywiście po prysznicu używamy i ona się właśnie tak aktywuje na ciele i tak pozostawia takie nawilżenie jak olejek. I tutaj mamy jeszcze home perfume, czyli spray do odświeżania wnętrz w domu. Bardzo fajne, mega się cieszę. No i tak jak Wam mówiłam, bardzo jestem zadowolona, wdzięczna. Ja przyszłam po prostu z pracy i dostałam taki piękny prezent. To jest takie miłe, powiem Wam. No i jestem bardzo wdzięczna. Mnie bardzo rozczulają takie sytuacje na co dzień, jak ktoś po prostu potrafi docenić drugą osobę. To jest takie piękne. Ja też bardzo Marcina doceniam. Bardzo po prostu jestem wdzięczna za niego. I widzicie, tu już się pojawia znowu to słowo wdzięczność. No i tak tym akcentem chciałam właśnie zakończyć ten filmik. Mam nadzieję, że miło spędziliście tą chwilę ze mną. Dajcie znać, co myślicie o tych produktach. Czy znacie te produkty i która jest może... czy znacie właśnie produkty z Ritualsa i która jest Wasza ulubiona właśnie kolekcja, bo kolekcji właśnie z Ritualsa jest bardzo dużo, w sensie wiecie, zapachowych kolekcji, bo mają i jeszcze słodki słodka pomarańcza z drzewem cedrowym, później tutaj mają znowu takie Moringa Holy Lotus, to jest wszystko do pielęgnacji właśnie twarzy, mają też słodkie migdały z czymś, w ogóle mają przeróżne i to są właśnie produkty na bazie olejków eterycznych, ja bardzo, bardzo lubię, więc tyle to było w temacie, dziękuję za to, że jesteście, że przychodzicie, zostawcie coś po sobie, komentarz koniecznie, kciuka, no i subskrypcji oczywiście, ponieważ chcę Wam powiedzieć, że bardzo dużo osób, jak wchodzę na statystyki, widzę, że bardzo dużo osób ogląda mnie bez subskrypcji, a jak tak i bardzo bym chciała, żebyście włączyli ten przycisk subskrypcji, bo Was to nic nie kosztuje, a ja mogę się rozwijać i po prostu wiem, że lubicie mnie oglądać, że chcecie wchodzić, a widzę, że bardzo dużo ludzi wchodzi często po prostu na kanał i bez subskrypcji. Was to nic, kochani, nie kosztuje, a mi po prostu daje dużo energii do działania, żeby się piąć do góry. Więc będę wdzięczna. Pozdrawiam Was serdecznie. I trzymajcie się, do następnego. Pa!